Arelepata, Ojcze, wywyższam Ciebie na tym miejscu i modlę się o przekonanie o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie dla każdej osoby na tym miejscu. Kochani, jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Wam o tym, że Boga można realnie spotkać i że każdy z nas Go spotkał w swoim życiu. Ja kiedyś myślałam, że Bóg jest gdzieś daleki i zainteresowany może tak, a może nie moim życiem. Myślałam, że jest jakimś starym dziadkiem w niebie i że będzie mi dane go może kiedyś spotkać, jak będę dobrym człowiekiem. Ale 7 lat temu zawołałam nad swoim życiem i powiedziałam: Boże, jeżeli w ogóle jesteś, jeżeli jesteś żywy, jeżeli można Ciebie poznać i spotkać, to ja chcę tego doświadczyć. I wtedy skontaktowała się ze mną kobieta i zaprosiła mnie na wyjazd chrześcijański. I ja tam doświadczyłam realnie mocy Bożej, tego, że jeżeli szukam swoim sercem Boga, jeżeli szukam prawdy, a byłam człowiekiem, który szukał prawdy w filozofii, w etyce, w różnych innych religiach, nie zawołam nad swoim życiem prawdy. I realnie doświadczyłam tego, że pustka w moim sercu, która była wcześniej, została zapełniona przez miłość Ducha Świętego. Dzisiaj Wam chcę powiedzieć o tym, że każdy, kto ma taką pustkę w swoim sercu i nie może znaleźć jakiegoś balansu w swoim życiu i nie wiesz, co mogłoby to zapełnić, bo już próbujesz różnych sposobów, to jest jedno rozwiązanie. Zawołać szczerze, że ze swojego serca do Boga i powiedzieć: Boże, ja chcę, żeby zapełnił tą pustkę. Ja chcę, żeby umarło moje ego. Ja chcę przemienić się na Twój obraz. I kochani, to może się wydaje, że trzeba być jakimś dobrym człowiekiem, że Bóg Cię oskarży o jakieś rzeczy, które robiłeś albo których nie robiłeś. Ale Bóg nigdy nic nie wypomina. Bóg nigdy nie daje nam warunków tego, żeby Go przyjąć. On mówi, że szukaj mnie tylko swoim sercem. I wiecie, to jest tak, że wydawało mi się, że Bóg jest w ogóle nudny, że mnie gdzieś zamknie, że stracę wszystkich moich znajomych, że w ogóle życie nie będzie takie knobrne i ciężkie, że nie będę mogła chodzić na imprezy, że moje życie związane z muzyką się skończy i w ogóle będzie strasznie źle. Ale wiecie, chcę Wam powiedzieć, że prawdziwy Bóg, prawdziwe Jego prawdy nie jest wykrzywiony w kościele, że masz robić tak czy tak, że musisz odbyć ileś jakichś piątków, ileś jakichś niedziel i tak dalej. Prawdziwe pragnienie Boga wychodzi z serca. Z serca, które może przyjść totalną transformację do wolności. To nie jest tak, wiecie, że są jakieś prawdy duchowe tylko tutaj w chrześcijaństwie. Tak samo są w buddyzmie, one są uniwersalne. I ludzie, którzy są uświęceni, którzy mają bardzo poukładaną swoją duszę, cechują się na przykład tym, że nie trzymają dużo złości w sobie, że łatwo odpuszczają, że po prostu są to w totalnej świadomości siebie i wolności. I taki jest Bóg. Taki jest Bóg, który objawił się na ziemi jako Jezus Chrystus, który na drzewie przeżył wszystkie swoje choroby, wszystkich ludzi choroby. I później każdy z nas może Go przyjąć w postaci Ducha Świętego. I chcę Wam powiedzieć o tym, że ja przyjęłam tego Ducha Świętego. I każdy z Was może Go przyjąć. I ja dzisiaj kładę ręce na chorych. Oni są uzdrawiani. Duch Święty i Bóg po prostu jest w stanie wyprowadzić się z każdego uzależnienia, z każdego zniewolenia Twojego umysłu, z każdej choroby, z każdej porażki, której miałeś w życiu. Bóg jest dawcą prawdziwego życia, życia w obfitości i życia, którym jest Twoim marzeniem, dlatego że On włożył do Twojego serca wszystkie marzenia, wszystkie Twoje talenty, jeszcze przed założeniem świata. I osobiście uważam, że życie z Bogiem to jest najlepsza przygoda w życiu i to jest jedyne prawdziwe nadanie sensu Twojemu życiu i to jest jedyne życie w prawdzie, nie w jakichś iluzjach, ale w prawdzie, która jest przyjęte z nieba. Amen.